Hej kochani, witajcie w nowym filmie, w nowym vlogu. Mamy dzisiaj niedzielę, mamy godzinę 8, 9 rano, także jakoś tak nawet wcześniej dzisiaj wstałam i zabrałam się za śniadanie. I dzisiaj na śniadanie są pancake'i, bo już ich bardzo dawno nie było. Kupiłam ostatnio truskawki w Biedronce, hiszpańskie, ale mam nadzieję, że będą dobre, także zrobimy dzisiaj z truskawkami i z bananem. Do tego będzie kawka, także właśnie wstawiam kawę. I jeden mam już gotowy, bardzo ładnie wyszedł. I co ja bym sobie tutaj za kawę zrobiła? Zwykłą kawę, chyba taką pierwszą, a jako druga zawsze taka na słodko, jakaś karmelowa. No więc tak, i wczoraj był bardzo udany wieczór, dużo nie nagrywam, no w końcu to była randka, no to wiecie. Ale też głośno było, muzyka grała tam w tym lokalu, więc też nie miałabym za bardzo jak ponagrywać. Ale hamburgery takie, naprawdę przepyszne, przepyszne. I w ogóle pierwszy raz jadłam hamburgera ze szparagami i tak mi to zasmakowało, słuchajcie, że tak pomyślałam, że może w domu następnym razem też coś takiego zrobię, takiego wiecie, ale hamburgera i ze szparagami, bardzo mi to smakowało. Także wczoraj był bardzo udany wieczór. A teraz będzie udane śniadanie. Więc tak. No i co mamy dzisiaj w planach? Planów brak. Dzisiaj na pewno w planach będziemy odpoczywać i robić nic. Ale wiecie, czasem robić nic to znaczy, że i tak gdzieś pójdziemy, coś ogarniemy, bo coś wpadniemy na jakiś pomysł, że jednak byśmy się ruszyli. Jestem ciekawa tych truskawek. Ale zimna. Nie najgorsze, ale koło takiej dobrej polskiej truskawki to nawet nie stała. A w ogóle słuchajcie, jest nowy sezon Kto zabił Sarę? Nie wiem, czy lubicie ten serial. Długo, długo czekałam na ten trzeci sezon. Zostały nam jeszcze chyba 2 albo 3 odcinki. A to jest jakiś totalny zwrot akcji. Także jeżeli oglądaliście pierwsze 2 sezony, albo jeśli nie, to sobie obejrzyjcie od samego początku. Naprawdę bardzo fajny hiszpański serial. Jak hiszpańskie, chyba hiszpańskie. Jak hiszpańskie truskawki. I co, ta kawa mi włączyłam. Widzicie, tak to właśnie jest. Mówię do was i potem dzieje się magia. Coś się przypala. Dobra. Ogarniam to śniadanie, słuchajcie. Potem wam pokażę, jak wyszło, bo teraz pewnie coś przypalę. Pokażę wam, jak wyszło śniadanko. No i co, no witajcie w nowym dniu. Zobaczymy, co ten niedzielny, spokojny, leniwy dzień nam przyniesie. Mamy 20 stopni, drodzy państwo, także naprawdę fajny dzień. Chyba wyciągnę Michała na spacer. Ostatnio miałam go wyciągnąć na spacer. Pamiętacie, mówiłam wam i co, i jakoś na mnie nie pykło z tym spacerem, więc może dzisiaj go wyciągnę na spacer do parku. No. Chyba tak. Dobra, kochani, i zabieram się za śniadanie i zaraz się widzimy. Dzień dobry, Aduńcio. Przywitasz się ze wszystkimi? Aduś? Słuchajcie, tak wygląda nasze śniadanie. Także pancake'i wyszły mega. Tak ładnie mi wyrosły, a nie zawsze wyrastają. Może zawsze robię dokładnie tak samo. Wszystko tak samo mieszam. To czasem, no nie wiem czemu, ale nie wyrosną. Więc jak zawsze rozciapkany banan, który jest sosem bananowym. No i truskawki, dałam dużo truskawek, nie są takie złe, zależy też na którą się trafi, no i wiadomo, kawka do tego i tak, i powiem wam, że taki pancake to jest taki typowy weekendowy, takie typowo weekendowe śniadanie dla nas, zawsze weekend mi się chce i takie pancake'i albo jakieś fajniejsze śniadanko zrobić, a że dawno nie było, no to dzisiaj wjechały. Eduś, będziesz jadł też pancake'a, Misiu? Poleniliśmy się trochę. Michał pojechał na siłownię, ja też właśnie poćwiczyłam i zrobiłam sobie dzisiaj taki mega fajny trening. Powiem wam, że aż jestem z siebie dumna, bo chyba z 30 minut ćwiczyłam na orbitreku. Potem zrobiłam sobie pełne ćwiczenia na ręce i pełne ćwiczenia na brzuch. I właśnie się wykąpałam,
wygrzałam się w wannie, powiem Wam, że potrzebowałam też takiego relaksu i jakoś tak zawsze po ćwiczeniach lubię sobie poleżeć w wannie, puścić sobie muzykę i się tak totalnie zrelaksować, ale dzisiaj też chciałabym przetestować tą maseczkę, pamiętacie, pokazywałam Wam ją w zakupach z TK Maxa. I to jest maseczka doktora Yard Plus. I co? I to jest maseczka oczyszczająca, więc, że tak powiem, porządnie sobie umyłam buzię, nie robiłam peelingu, no w związku z tym, że to jest maseczka taka właśnie oczyszczająca, no to już, wiecie, too much by było, jeżeli chodzi o takie podrażnienie skóry, tak mi się wydaje. Takie w ogóle śmieszne opakowanie. Z tego co wiem, to te maseczki występują w różnych wersjach, to znaczy to opakowanie wygląda tak samo, ma różne kolory, jedna jest przednawilżająca, jedna właśnie oczyszczająca. Także fajnie, bo kupiłam ją sobie w cenie 19,99. One są dostępne w Sephorze, jak w ogóle większość kosmetyków Dr. Yard. Jeżeli w ogóle lubicie te kosmetyki i często na nie polujecie, to polujcie w TK Maxie. Często są takie miniaturki, małe kremy, takie zestawy. Jakiś mini tonik, mini żel do mycia twarzy. Super to jest i powiem Wam, że jakiś czas temu były dostępne. Nawet koleżance jeszcze mówiłam, leć szybko do TK Maxa, bo właśnie są te miniaturki i sama sobie nie kupiłam. I tak sobie pomyślałam, że mogłam kupić. Za chwilę jedziemy na urlop, znaczy no tak prawie za chwilę, bo za 3 tygodnie. I bardzo fajnie by mi się sprawdziły właśnie takie miniaturki na wyjeździe. Wiecie, nie musiałabym potem rozstawiać gdzieś tam w łazience takich pełnowymiarowych kosmetyków. No i też mniej miejsca by to zajęło, wiecie, w walizce. A te miniaturki są na tyle duże, że tak można powiedzieć, że spokojnie wystarczą, myślę, że nawet do miesiąca na pielęgnację. To wszystko zależy, ile nakładacie kosmetyku na twarz, ale powiem Wam, że nie zawsze ilość oznacza jakby działanie i czasem nie trzeba, wiecie, ciapkać bardzo dużej takiej ilości i warstwy kremu, bo po prostu to też nie o to chodzi. Także dobra, testujemy tą maseczkę, więc tak to wygląda w środku. Mamy tutaj taką szpatułkę do nakładania i mamy taki woreczek, więc nie wiem, czy będziemy w tym kubeczku to mierzyć, czy to jest po prostu tylko takie opakowanie. I tutaj są, słuchajcie, dwie maseczki. Tak, obydwie te saszetki wrzucamy do tego kubeczka i potrząsamy, także taki shake robimy, nakładamy na twarz i 15-20 minut trzymamy na twarzy i tu jest nawet, bo tutaj tak patrzę, wiecie, są takie krok po kroku, takie zdjęcia, że na koniec jakby ściągamy ją palcami, więc możliwe, że to jest taki trochę peel off, ale to jest takie bardzo płynne w ogóle tutaj w środku. No jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, tym bardziej, że ja ostatnio głównie robię maseczki w płachcie, jak wiecie. Dobra, żebym ja tu zaraz czegoś nie wylała, także wkładam. O, widzicie? To jest takie płynne, taka woda. No dziwne to jest. Dajcie znać, czy już jakby testowałyście tą maseczkę, czy znacie takie produkty. A może właśnie potestowałyście już jakąś inną, nie tą oczyszczającą, tylko właśnie jakąś nawilżającą. Jestem ciekawa, bo wiem, że wiele z Was też mi zawsze poleca maseczki właśnie z Yarda, czy kosmetyki, lubicie te kosmetyki, z tego co zauważyłam. A to już jest taka bardziej stała konsystencja. Okej, tak, to już jest takie kremowe, bym powiedziała. Słuchajcie, muszę to tutaj zrobić, że tak powiem, poza Wami, bo zaraz coś wyleję. Jak to ja? Nie zdara numer jeden. No, ale powiem Wam, że od razu się lepiej czuję, jak się zmotywowałam do ćwiczeń. Człowiek się od razu czuje taki lekki. Dobra, więc zamykam i mieszamy. Dobra. Czy ja tu zaraz czegoś nie... A, taka się robi stała konsystencja. Zobaczymy. Shake. Okej, mamy taką gęstą konsystencję. No i nakładamy tą szpatułką. I powiem Wam, że ja nie umiem nakładać maseczek takimi wynalazkami. Muszę sobie tutaj jednak spojrzeć
w lustro. Będzie mi wygodniej niż patrzeć w podgląd. No, także słuchajcie, taka niedziela. Nie wiem, czy wam mówiłam? Mówiłam wam chyba wczoraj, że jest kolejny sezon Kto zabił Sarę? Albo pisałam wam na Instagramie, już teraz nie pamiętam. Został nam ostatni odcinek, powiem wam, tam są takie zwroty akcji, że pierwszy i drugi sezon w ogóle na to nie wskazywał, że to pójdzie w tą stronę. No więc tak. Michał też pojechał na siłownię, tak wam mówiłam. I w ogóle słuchajcie, śmiałam się, bo tak jak widzieliście w ostatnim vlogu, Michał wczoraj robił obiad. Robił ryż, tamto wego kurczaka i mizerię. Wszystko wyszło pyszne, ale tak przesolił ryż, że się grubo zdziwił, bo mówił, dał tylko jedną łyżeczkę, ale potem się tak zastanowił, że może po prostu dwa razy posolił. Ale ja też tak czasem mam, że jak odruchowo, jakoś tak wiecie, bez myślenia, automatycznie wykonuję pewne czynności, na przykład solenie wody na, nie wiem, ziemniaki właśnie na ryż, czy na coś takiego. I potem się zastanawiam, czy soliłam tą wodę, czy nie. Ale już po prostu mam taki patent, że no niestety kosztuję tą wodę, żeby właśnie potem było tak, że nie jest przesolona, albo że jest w ogóle nieposolona, jak nie jestem tego pewna. No i Michał mówi, że nie był pewien i posolił, że nie był pewien. Był pewien, że nie posolił, jednak posolił i ryż był za słony. No i dzisiaj mówi, jak będzie wracał z siłowni, to pojedzie po obiad, bo tam niedaleko jest taki bar mleczny i powiem wam, że mam taki smak na taki niedzielny obiad. Rolada, kluski, taki śląski obiad. Ja nie mam na to czasu i szczerze mówiąc, dla dwóch osób bawić się, wiecie, w kluski, w takie rolady i tak dalej, na jeden obiad, to jest bez sensu. Tym bardziej, że my po prostu mamy cały tydzień tą dietę pudełkową. No więc, wiecie, nie kupię dwóch rolad. Chociaż powiem wam, że jak przeliczę sobie taki obiad na dwie osoby, to się to w ogóle nie opłaca i czasem lepiej naprawdę podjechać do baru mlecznego i kupić sobie gotowy obiad. Coś mi z tą szpatułką na nosie nie idzie. No dobra, tak to wygląda. No jestem, jeszcze tutaj wygrzebiemy do końca. Faktycznie to tak zastyga, słuchajcie. Jest takie przyjemne uczucie zimna. Nic nie piecze, bo też taką, wydaje mi się, tendencję do takiego uczucia pieczenia mają takie właśnie maseczki oczyszczające. A ta nie. Dużo tego jest. Teraz nie wiem, czy tego ma być tak dużo na twarzy, czy po prostu... No na pewno ona nie jest na dwa użycia, bo to jest saszetka, więc jak wrzucimy i wymieszamy, no to już na pewno się nie będzie nadawało do wiecie, do użytku jeszcze raz, bo to po prostu zaschnie. No i też wydaje mi się, że jak otworzę saszetkę, no to od razu mieszam całość. Dobra. Tak to wygląda. Więc idę teraz przez 20 minut z tym posiedzieć na twarzy. O. I zaraz do was wrócę. Śmiesznie to wygląda. Zawsze mi się chce śmiać, jak nakładam przed wami maseczki. Człowiek po prostu śmiesznie w maseczce wygląda. Ale co tam? Real life, nie? Każda z nas tak samo wygląda w maseczce. Dobra, do później. Dobra, słuchajcie, minęło 30 minut. I ona się faktycznie zrobiła taka silikonowa, więc zaraz zobaczymy, czy uda nam się ją... O! Zobaczcie, tak schodzi, ale ja nie nałożyłam tego chyba jakoś tak super, wiecie, równo. Ale nie, powiem wam, że fajnie schodzi. W ogóle strasznie przyjemne uczucie. Mam takie wrażenie, jakby ta skóra była taka mocno nawilżona. Nawet nie, że właśnie oczyszczona, ale nawilżona. I ta maseczka na twarzy cały czas robiła taki efekt takiej, wiecie, mokrej skóry, chłodnej. Czy chłodnej skóry. Taki, wiecie, chłód czułam na twarzy, jak miałam tą maseczkę. Bardzo przyjemna, bardzo. Więc mam nadzieję, że się tutaj sprawdzi. Ale fajna skóra, słuchajcie, po tym jest. Ekstra. Ale bardzo fajnie schodzi. Ja w ogóle nie jestem fanką, wiecie, tych maseczek peel off, bo zawsze się po prostu trzeba naskubać później, żeby tą maseczkę ściągnąć. A ona jest taka, wiecie, te peel off to są takie potem, takie skórki suche jakby do ściągnięcia. A to jest takie... silikonowe, bym powiedziała. Bardzo, ale jak ładnie skóra potem, słuchajcie, wygląda. Zobaczcie.
Przepięknie, bardzo fajna maseczka, bardzo fajna. Szkoda, że wiecie, no dwie dychy, tak za jednorazową maseczkę i to jeszcze w promocji, w TK Maxowej promocji, no to jeszcze można raz na jakiś czas dać, ale muszę zobaczyć, po ile ona jest, słuchajcie, w Seforze. No, ekstra, tylko oczywiście nałożyłam sobie na brwi, jak to ja. Zaraz sobie muszę to zmyć. Ale wow, powiem wam, że mega fajna skóra po tym jest. Będę myję sobie jeszcze brwi. Michał już pisał, że wraca z obiadem. Także idę tam naszykować i czekam na niego. Jestem taka głodna, powiem wam. Jak przed ćwiczeniami mówiłam, nie, dzisiaj jakaś nie jestem głodna. Tam po ćwiczeniach też Michał do mnie pisał, że właśnie jedzie. Do tego właśnie, do tego baru mlecznego, że po ten obiad. I tak sobie aż myślałam, że jakaś nie jestem głodna, ale teraz jak już wiem, że jedzie z tym jedzeniem, to słuchajcie, aż mi burczy w brzuchu. Wow, powiem wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem, bo ostatnio mi się takie porobiły trochę tutaj zmiany. Ale to też przed okresem, pewnie tak jak zawsze. I ta skóra wygląda przepięknie. Jest w ogóle taka, mam wrażenie, taka mięciutka. Bardzo fajna. Super, naprawdę ekstra. Nałożę sobie teraz ten tonik z Fresh. On jest ekstra, naprawdę. Tak wam go gorąco polecam. Tak fajnego, nawilżającego toniku, który tak dobrze robi mojej skórze. Już dawno nie miałam. Chodzę, cała jestem w tej maseczce. O, naprawdę, ta skóra jest taka przyjemna. I to uczucie jest takie przyjemne. Ekstra jest ta maseczka. Idę sobie zaraz zobaczyć, jakie cenie są i jakie są w ogóle rodzaje tych maseczek w Seforze. To w ogóle gdzieś na internecie poszukam. No i na to co? Na to idzie też ten kremik Rose z Fresh. Naprawdę, powiem wam, że bardzo mi służy, służą mi kosmetyki z różą. I też ostatnio wam mówiłam w ostatnim vlogu, że te rzęsy mi tak też zaczęły wypadać, bo zaczęłam używać takiego olejkowego jakby serum różanego i powiem wam, że ostatnio się wieczorem nasmarowałam tym olejkiem i tak usiadłam koło Michała i Michał tak mówi: coś mi tutaj pachnie pączkiem. Ja mówię, to ja pachnę różanym pączkiem i to jest coś takiego. Rose Oil, serum różane, pielęgnacja odmładzająca, 100% Pure and Organic Moroccan Skin Care. I ja to, słuchajcie, kupiłam w Drogeria Natura. I naprawdę pachnie taką prawdziwą różą. Naprawdę pachnie jak taki jak nadzienie do pączka. Bardzo fajne. I co? Różane serum odmładzające o działaniu rewitalizującym i nawilżającym. I naprawdę jest bardzo fajne i lubię właśnie sobie nałożyć to serum i potem sobie zrobić tym urządzeniem ze Skin Lovers właśnie ten zabieg taki. Wow, naprawdę, powiem wam, że jestem pod wrażeniem, jak ładnie ta skóra wygląda. O, gdzieś tu jeszcze jakieś resztki maseczki. Mega, mega, mega. Gorąco polecam. Już tak, że tak powiem, od razu widać i jest taki efekt wow i takie kosmetyki. Lubię najbardziej, zwłaszcza te takie właśnie typu maseczki czy peelingi. Coś, co używamy jednorazowo i od razu lubię mieć taki efekt. Wow. Dobra, słuchajcie, uciekam. Co mamy dobrego? Kluski. Kluski. Zalałem. A coś się wylało? No, za dużo mi pani chyba nalała. Dobra, otwieraj. Już. Bo już jestem ciekawa. A powiem ci, że zapłodniałam. Tak. No, a ty? Ja bardzo. Ja sobie potem porozkładam. Ale pachnie, nie? No. A wziąłeś sobie to samo co ja? Tak, dwa takie same zestawy wziąłem. Dużo ludzi w ogóle tam w tym barze? No, dużo. Tak. No, wygląda zacnie, ale ja całego nie zjem, od razu ci mówię. Niedziela. No, niedzielny obiad. Dobra, to co na. Aż mi ślinka cieknie na to. Także widzicie, mamy typowy śląski obiad, niedzielny. Rolada, kluski, czerwona kapusta. To jemy. Pięknie. Jak tam trening w ogóle? No, wszedł fajnie. Fajnie? Mi też właśnie fajnie wszedł. Zrobiłam maseczkę, widzisz, jak ładnie wyglądam? No, to zawsze ładnie.
No, dobra, jemy. Dobra, słuchajcie, trochę poogarniałam tutaj w kuchni i tak właśnie patrzyłam, że i zostały mi te truskawki hiszpańskie z porannego pancake'a. Zostało mi ich dość dużo i tak myśleliśmy, że sobie dzisiaj zrobimy jeszcze jakiś deser, no ale po tym wielkim obiedzie i totalnym obżarstwie już nie mamy po prostu miejsca w brzuchach. I też zostały mi banany, a jak wiecie, my cały tydzień jesteśmy na pudełkowej diecie, no więc już nic innego nie podjadamy. I jedyne, czego najbardziej nienawidzę robić, to wyrzucać jedzenia. I powiem wam, że ostatnio miałam jakieś totalne zaćmienie i niejednokrotnie miałam takie banany, że no niestety wylądowały w koszu, bo no już nie jedliśmy ich, one już zczarniały, nie było na nie ani pomysłu, no ani, tak mówię, miejsca w dziennej kaloryczności z uwagi na pudełka. I słuchajcie, dostałam dzisiaj jakiegoś olśnienia, że przecież ja mogę te owoce zamrozić. Więc sobie omyłam te truskawki, wycięłam szypułki i włożyłam do tych plastikowych takich pudełek. I tak samo banana. Obrałam ze skórki, pokroiłam na kawałki i je po prostu zamrożę. Więc w przyszłym tygodniu w weekend albo będą takie, wiecie, mrożone owoce do koktajli, albo zrobię już takie domowe lody. I powiem wam, że w tamtym roku, w takim właśnie sezonie na lody, zawsze robiłam takie domowe. Bardzo prosty przepis, słuchajcie, bo tak, mrozicie banany, mrozicie sobie jakieś inne truskawki, albo znaczy inne truskawki, inne owoce, takie jak truskawki, albo maliny, jagody, no co tam lubicie. I wystarczy dodać jednego świeżego banana, żeby jednak tam było coś takiego, co jakby złapie te zmrożone, zblendowane owoce, no i właśnie wrzucacie sobie do blendera, ja akurat wrzucam do termomiksu i potem wszystko się tak by miksuje na gładką masę i macie gotowe domowe lody i nie trzeba w sumie nawet do tego dawać cukru ani niczego, bo taki dojrzały banan, który został zamrożony, jest też mega słodki, więc jak lubicie, można potem dodać sobie trochę cukru albo właśnie i nie, także słuchajcie, może kogoś zainspiruje i tak pomyślałam, że pokażę wam moje olśnienie, bo wiem, że też czasem po prostu w pogoni człowiek nie myśli, że może coś się z takimi owocami, które właściwie już są do zjedzenia, wykombinować, czyli je zamrozić. Także słuchajcie, mrożę owoce, wkładam do lodówki i będą na kolejny weekend. Także takie inspiracje. Kochani, na zwieńczenie tej niedzieli zrobiłam sobie kąpiel z pianą. Niestety skończył mi się płyn do kąpieli, więc taka skromna piana, więc wjadą kule, takie chmurki. I to są chmurki z Fluff i taka paczka była dostępna w Rossmanie. Nie wiem, czy jeszcze one są, ale bardzo fajne są te kule. I mam tutaj jagodową, truskawkową i arbuzową. I chyba dzisiaj sobie wrzucę tą jagodową. Mam nadzieję, że zrobi się taka fajna fioletowa woda. Także będzie taka, wiecie, relaksująca kąpiel na wypasie. Także tak. I przygotowałam sobie jeszcze tutaj szczotkę, bo wróciłam do szczotkowania ciała. I mam tą szczotkę z Lula Love, naprawdę chyba jedna z fajniejszych szczotek. I powiem wam, że mam już ją chyba, nie wiem, ponad rok, albo nawet więcej. Dbam o nią, myję ją raz w tygodniu i jak suszę zawsze włosiem do dołu, wiecie, żeby się tam nic nie zniszczyło. Bardzo fajna szczotka. I naprawdę, jak tak regularnie szczotkujecie ciało, to od razu widać efekty. Ta skóra jest taka gładziutka, ujędrniona i myślę, że nawet troszeczkę pomaga w walce z celulitem. Ale na pewno też, jeżeli macie jakieś rozstępy, to też mam wrażenie, że one są po prostu takie coraz bledsze. Ale to może właśnie też jest efekt takiego ujędrnienia skóry. Słuchajcie, zegarek mi tutaj brzęczy, bo ktoś do mnie pisze, więc sorry. I znalazłam jeszcze resztkę mojego masła z The Body Shop, tego bananowego. Muszę go skończyć i kupić coś nowego. I tak jak ostatnio wam mówiłam o tym, że mam taką suchą skórę. Kurczę, ktoś mnie atakuje. Muszę wyłączyć zegarek. Mam nadzieję, że przestanie ktoś tutaj mi wypisywać. I właśnie mówiłam wam o tym, że mam taką suchą skórę i też mi radziłyście, że jednak masło to masło, żadne balsamy, żele i różne inne wynalazki tak fajnie nie nawilżą suchej skóry jak masło. I powiem wam, że The Body Shop może nie ma jakiegoś rewelacyjnego składu, jeżeli na to patrzycie, ale ten skład pasuje mojej skórze i zawsze te masła z The Body Shop fajnie mi działają, fajnie się sprawdzają. Także dzisiaj
też zrobimy coś dla ciała. I jeszcze Wam chciałam pokazać, nie wiem czy to jest gdzieś dostępne, muszę poszukać, ale darowałam taki żel do mycia twarzy i to jest z zieloną herbatą i z aloesem. Kupiłam go w TK Maxie za 19,99. Nie wiem jaka była cena oryginalna i to jest jakaś marka Clinical Works. Powiem Wam, że bardzo, bardzo fajny żel do mycia twarzy. Fajnie zmywa makijaż, a nie ma żadnych problemów, wiecie, żeby gdzieś tam zmyć podkład i te wszystkie warstwy makijażowe. Bardzo fajnie sobie radzi i ta skóra na buzi też jest taka fajna, gładziutka, bardzo fajna i nawilżona. Nie ma takiego efektu ściągnięcia, wiecie, po umyciu, a przed nałożeniem jeszcze pielęgnacji. Także jak znajdę gdzieś to w internecie, to Wam może podlinkuję, bo naprawdę godny uwagi. Także tak, kochani, tak kończę dzisiejszą niedzielę. Tu Wam się jeszcze pokażę. Nalałam sobie też winko i zaraz właśnie się kładę do wanny z lampką wina czerwonego, wytrawnego, moje ulubione. Dajcie znać, czy lubicie wino. Ja Wam powiem, że ja chyba musiałam dorosnąć do tego, żeby lubić wino, żeby pić wino. I żeby jakby, wiecie, czuć smak tego wina. Kiedyś wino to było takie, no taka lampka czasem do jakiegoś dobrego jedzonka, ale tak, żeby wieczorem sobie właśnie naleźć lampkę wina, to oj nie. A ostatnio się tak mega przestawiłam na wino i właśnie takie czerwone. Musi być wytrawne, ewentualnie półwytrawne, słodkie. Kiedyś, słuchajcie, piłam słodkie wino chyba raz. I chyba przez to słodkie wino się tak mocno zniechęciłam i jakoś nigdy nie byłam za winem. Także kochani, kończę dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że też lubicie takie niedziele na relaksie. Od samego rana do samego wieczora. No i co? I przed nami nowy tydzień. Mam nadzieję, że szybko zleci. Bo tak, teraz już, tak jak Wam mówiłam, po prostu odliczę każdy dzień już do urlopu. Także oby przeleciało do kolejnego weekendu. Więc kochani, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Wasze zdrówko, trzymajcie się ciepło, buziaki, pa, pa.